Hej, siemanko, tu Miast Grzeczności, witam was w kolejnym odcinku testowania kebabów na kanale. Dzisiaj kebabem testowanym jest Imbiz Kebab. Nie wiem, czy widać. Jest. Jest on właśnie za mną. Podobno jest to najlepszy kebab przydowców, tak przynajmniej w mapach Google ludzie tak opisywali, że to jest najlepszy. To zaraz zobaczymy. Zamówimy małą tortillę. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest ten kebab najlepszy. Małe cięcie. No to witam was po cięciu. Nagrałem wam też menu. Ogólnie to jest mięso z piri-piri, ciekawa. Ciekawostka, no. Jestem ciekaw, jak to będzie smakować. W sumie do Lublina bym kiedyś się wybrał, żeby spróbować tam piri-piri. Ale podobno tam kiedyś była salmonella, nie wiem jak teraz sytuacja tam wygląda. Gorący, skurkowany. Mam nadzieję, ciekawe czy się nie rozwali. Mała kosztowała 17 zł, tortilla. To jest miks. W miksie, jak z tej tabelki można zobaczyć, bo miksy są droższe niż zwykłe kebaby. Jak na kebaba małego, całkiem duża cena, 17 zł, wysoka. Bo standardowo za małego to się płaci tak do 15 zł, tutaj mamy 17. Ogólnie nie wiem, czy go całego zjem, bo tamtego alaka została mi połowa. Tak było nieszczęsna połowa, która się odłamała. O kurde, jak to dobrze jest zrobione. Dobrze zapieczony. Tortilla wszystko zakrywa. Nigdzie się nie rozwala. Jestem w szoku. Jak taki pocket z KFC. Na razie tylko surówki spróbowałem. Smakowo smakuje to mięso jak w każdym innym kebabie. Na przykład tutaj w Szydłowcu jest ten szafran kebab i to mięso smakuje podobnie jak w szafranie. Sorry. Pierwszy kawałek to przypominał, a to mięso jest trochę lepsze. Generalnie o wiele lepiej robią kebaba. Dobrze tortilla przepieczona. Nigdzie się nie odrywa tortilla, co jest najważniejsze. Więc kebab się nie rozwala. Mam tutaj jak na razie widzę kapustkę. Marchewka jest. Jakieś warzywka tutaj mamy. Ogólnie jest to już mój dzisiaj trzeci kebab. Masakra. Chyba nie zjem kebaba przez 2 tygodnie. No. Nie, pomyliłem się. To mięso jest lepsze niż w szafranie. Ma bardziej wyrazisty smak. To ogólnie jest kebab. Jeszcze jeden, ale został zamknięty na stałe. To w ogóle tutaj w tym kebabie, on się nazywa Paradise Kebab. To tortilla za 10 zł mała. Wow. Nieźle. Niezłe ceny, tylko szkoda, że nie działają już. A tutaj też bym nagrał czwartą recenzję, tylko nie wiem, czy bym to wytrzymał 4 kebaby tak. I to w takim krótkim odstępie czasowym raczej nie. Ale ten kebab to jest niesamowita bomba smakowa. Ogólnie ludzie mieli rację, to jest najlepszy kebab. O kurwa, sorry, zjebałem się. Ale jestem wariatem. Zjebałem się właśnie. Odejdę, żeby mi nie jebało. Tylko, że wiatr w moją stronę. Cholera jasna. Ogólnie kebab... Ludzie, którzy właśnie oceniali go na mapach Google jako najlepszy kebab w Szydłowcu, mają rację. Ten kebab jest najlepszy. Nie ma w Szydłowcu lepszego. Tamte nie mają podjazdu. Jeden to... Co prawda szafran był spoko, ale alak to był taki klapciuch, co się rozwala. Taka rozklapiocha z pieprza i oso. Od kebaba mi. Że nota.
będzie mocna, mocna dziewiątka, bo naprawdę dobrze zrobiony kebab. Co prawda, czemu daję dziewiątkę, nie dziesiątkę, skoro mi bardzo smakuje? Chodziło właśnie o cenę. Jak za małą tortillę płacimy całkiem sporo, ale jest naprawdę pyszne. Polecam tego kebaba w Szydłowcu, bardzo dobry. Jeśli będziecie w Szydłowcu, wpadajcie do Imbisa. I jeżeli nie macie akurat, no właśnie, nie, znaczy inaczej, nie chcecie wydać aż tyle na kebaba, to wtedy polecam wam szafrana. Szafranie są dobre. A Alak ma też, ma tam niby duże menu, ale w Alaku niestety kebaby się rozwalają, więc tamte odradzam. Najlepiej jest właśnie w szafranie albo w Imbisie. Imbis the best. Także dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał, rozumiecie, lajkujcie filmy, udostępnijcie filmy znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, tu Mieszka 16. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.